Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać welen kurczaszków Silego oraz bojowców nowoangielskich. Jak widzicie, jestem w tej starej, dawnej wolierze dla bażantów. Mam tutaj silki oraz miksy po bojowcach razem w tej budce. Dwie kurki silki, kogucika, jest ta matka i córka, też taka gołosilka silka. No i kogucik obcy, takiego rudego teraz zakupiłem. No, naniosła, jak z Niemiec, powiem Wam taki minus, że naniesie ona 5, 6, no z 6, 7 jajek i nie chce dalej nosić, jest przerwa, albo chce usiąść, albo robi przerwę, zamiast donieść te 15 chociaż jajeczek, żeby było więcej kurczaszków, no to nie chce za bardzo znosić. I na początku zniosła mi tam chyba ze 2 jajka, jedno się wykluło i później znów tam kilka jajek doniosła, no to wrzuciłem pod taką małą kurkę Feniksa, którą Wam później pokażę na filmie, mam w domu już też wyklute kurczaszki, i do inkubatora. I pod tą Feniksem się wykluły 3 silki, 2 gołosilki, jeden zwykły. W inkubatorze mi się jeszcze jeden dokluł, tak więc ona ma 4. A tutaj pod tą wykluły się bodajże 2 gołosilki, takie widzicie, o tutaj te takie biało-złote. I bodajże chyba 4, czy 3, 4, te zwykłe silki. Zwykłe, no takie wiecie, no zwykłe silki, nie? No i dwa bojowce nowoangielskie, czyste rasowe. A tu właśnie po tym Feniksie dałem jajeczko i widzicie, taki się wykluł. Feniksik mały. No te fajnie tu wyglądają, bo powiem Wam, taki jest taki brudny biel. Takie złote wręcz. Te białe też są i białe i takie. Tak więc tak to wygląda. No silki można o tyle dobrze krzyżować i gołoszyjki z takimi. Wychodzi zawsze pół na pół. Ta kurka ma mutację albinoską, dlatego ma białą skórę, jest ona dopuszczalna. Ale no po niej żadna jeszcze z białą skórą mi nie wyszła. Wszystkie ładne mają tutaj niebieską skórkę, jak i te ładne widzicie. Pokaż się. Chyba się nie wyostrzy. Muszę tak zrobić. O, ostrość, pokaż się, dziutek. Widzicie, takie fajne, takie błękitne są. I wykryły mi się one wczoraj. Dzisiaj dopiero ją wygoniłem, żeby wyszła. Skakuj tam pod nią. Żeby trochę pojadły, no bo przedwczoraj chyba tak jakoś się dwa wykryły, wczoraj dokluły, no i dzisiaj dopiero wyszła z nimi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będą tam się trzymały. Ej, bo go nadepłaś, uważaj. Też nie będę tutaj za długo gadał, żeby ich nie stresować. Bo ona się też będzie denerwowała, zaraz one po nią powchodzą. Ona już będzie siadała, one się podgrzeją, tak więc niech się grzeją. Miałem jej nie podkładać jajek do inkubatora, ale mówię, naturalny wylęk to naturalny. Tam we wiaderku usiadła, na początku tam taka jajko podkładka była, siedziała 2-3 dni i jej podłożyłem. Bo na początku też mi siedziała w tamtym roku, to chyba posiedziała 4-5 dni i zaraz zeszła z tych jajeczek. I nic z tego nie było, tak więc zamartwiłem się, ale no zaryzykowałem. I dobrze, bo chociaż fajne sileczki nam się wykluły i wiadomo, pod kurą nie to co w inkubatorze i pod lampą się chować. Zobaczymy, czy będę sprzedawał. Niech podrosną troszkę, ale myślę, że gołoszyki sobie zostawię, bo gołoszyki i silki mi się bardzo podobają. Tu mam dwie, tam są trzy większe, jedna jest chyba też z tych białych, jedna jest taka kuropatwiana i chyba niebieska czy brązowa. Coś w tym stylu. No tam najwyżej Wam pokażę na tym filmie, bo osobny film nagram. Tak więc no tak to się prezentuje. No miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ładnie nam tutaj odchowa. A może nawet i podjadę jeszcze i nagram tamtą kurkę za jednym zamachem, dłuższy film, bo też 4-minutowy to nie za dużo do oglądania. Tak więc no tak to wygląda. Jakby ktoś chciał, może coś tam sprzedam. Zobaczymy. No bojowce, zobaczymy co wyjdą. Fajnie jakby były kurki. Ale jak to się mówi, nigdy się nie trafi. Miałem jeszcze taki zamysł, że jak jej się te kurczaszki wyklują, zabrać jej i znów jej jajeczka podłożyć, typowo od bojowców. Ale stwierdziłem, pierwszy raz u mnie wykluła, to niech sobie wykluje i poprowadza. Tu ma dużą halę do chodzenia. Wieczorem kogucika i tamte wpuszczę. Nie powinny nic jej robić tym kurczakom, ale jeszcze zaobserwuję, żeby się upewnić. Tak więc no co, bo to by było na tyle z tej kurki. Zobaczymy. Takie naturalne pod kurą lęgi to są moje pierwsze, tak więc zobaczymy, jak będą się trzymały. Tak to w inkubatorze dotychczas były. No tak więc
To by było na tyle z tej kurki. Przejdziemy sobie teraz do tej kolejnej Feniksy. Mam ją, bo ta jest tutaj na ranczu, jak wiecie, a tamta jest w domu. Mam w takim, można powiedzieć, kalfasie, nie kalfasie, w takim pudle z siatką, takim porządnym. Też ma tam poidełko i paszę. I na razie tak kilka dni chcę przytrzymać, żeby wiadomo, nic tam ich nie złapało, bo tutaj lubią jakieś łaski, niełaski buszować i po prostu no, boję się, żeby te kurczaszki mi gdzieś poginęły. No i to wiadomo, jak jedna kura tu dziubnie, tu coś i mogą później chorować. Jak będą większe, to są foką też. Feniksom tutaj przywiozę i będą sobie we dwie chodziły. Tak więc, no przechodzimy sobie do kolejnej kurki. Tu, jak możecie zauważyć, siedzi sobie ta kurka Feniksa z tymi silkami, jak mówiłem, i takimi miksami. Na razie widzicie, jest w takim pudełku, to mała kurka i na razie wystarcza, a po prostu no boję się, że coś by mogło się stać tym kurczaszkom, bo to wiecie, przyjdzie kot, co mi siada, czy coś w podobie, czy po prostu jakaś łaska, czy coś i może wyłapać, a szkoda tych kurczaszków. I widzicie, tutaj takie fajne wyszły głoszyki, ten mi się wykrył w inkubatorze, jest ładny, czubaty, ładną bródkę ma. Taki będzie typu zielona nóżka. Jest jeden, taki będzie złoty. Też ładny, gołoszyjka. I jest taki błękitny, będzie fajny. Sileczka, gołoszyjka. No i oczywiście zwykły biały, bo mamusi się wyszedł, bielutki. No i co, do tego, co tutaj jeszcze jest. Jest jakiś miks po Kohimie. O, nie wyskakuj mi. Tutaj też kupiłem jajka, powiem wam, od Kohima, miniaturki białego, lokowanego, widzicie, co mi wyszło. Tak więc kupowanie takich jajków na targu nie zawsze się poszczęści, niestety, ale no, coś tam wykrzyło, jak to się mówi. Nie jestem zadowolony z tych moich silek. Te trzy się wykluły, niebieska i dwie białe pod kurą. No mała kurka, tak widzę, jak dużo jej nie dawałem, a tamta właśnie dzika barwa wykluła mi się w inkubatorze z tym czarnym kurczaszkiem. Tak więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jej tutaj już nie straszę. Zamkniemy kratę, widzicie. Mam ją też w takim szpicherku, żeby miał cieplej. Duży mają pojemnik. Za 2-3 dni je powinienem obsadzić, tylko muszę sobie w pracy zrobić miejsce i będą już na dworze sobie brykały. Tak więc to by było na tyle z tego odcinka o kurczakach. Następny może będzie o królikach albo o kurczakach, bo ja wam nazbierało się, dawno nie nagrywałem, a bardzo dużo zmian jest. A słyszycie, nawet papuszki z tyłu nam świegotają ładnie. A więc jeśli odcinek wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i do zobaczenia w kolejnym. Na razie i cześć.